Siemano, buongiorno, z tej strony Maski, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam kranik z darmowymi tokenami Pulse na sieci Pulse Chain. Na razie są prowadzone testy na tym kraniku i można odbierać tokeny na sieci testowej Pulse Chain, czyli Pulse Chain Testnet. Obecnie znajdujemy się na stronie Pulse X, gdzie odbywa się poświęcanie na tokeny Pulse X. Zegar goni, mamy 951 milionów tutaj, na Pulse Elite mamy już 997 milionów, prawie miliard. Zegarek goni, 7 godzin do podniesienia o kolejne 5%. Co to oznacza? Co dobę podnosi się o 5% kwota, jaką trzeba poświęcić, żeby otrzymać 10 tysięcy Pulse X-ów. Obecnie trzeba poświęcić 2 dolary 41 centów, żeby otrzymać 10 tysięcy Pulse X-ów. I to będzie się zwiększało z każdym dniem. Ale przejdźmy do tematu głównego. U X grosza na kanale pojawił się nowy film Darmowy Pulse Chain Token, bezpiecznie czy jest haczyk? On tu podlinkował, ja też postaram się podlinkować tą stronę. Chodzi o stronę freepulse.io. Troszkę kaszel mnie przydusza, ale damy radę. A więc o co chodzi na tej stronie? Po pierwsze, najlepiej jak zrobicie to na nowej przeglądarce. Na nowej przeglądarce zauważcie, że mam na pasku Mozilla, mam Brave i mam Edge. Na Mozilla i na Brave mam portfele, z których poświęcałem na PulseX'a. Dlatego nie chciałem się łączyć na tej stronie FreePulse, bo jeszcze nie jest ona do końca pewna. Dlatego założyłem, wszedłem na Edge'a, Microsoft Edge, i tu założyłem Metamaska nowego, czyli nowe seedy, nowe hasło i to konto jest czyste. Dopiero założone przed chwilą. I co należy zrobić, żeby się tutaj połączyć? Należy dodać sieć Pulse Chain Testnet. To już pokazywałem w jednym z odcinków. Wchodzicie na Pulse Chain, na pulsechain.com. Na Metamasku wchodzicie w... Tutaj rozwijacie, będzie tylko sieć Ethereum, dodaj sieć. I kopiujecie te dane stąd, z tej strony Pulse Chain. Kopiujecie, tu, zapisujecie i macie wtedy wybór sieć Pulse Chain Testnet. A więc wybieracie tutaj tą sieć i będziecie mogli się tu połączyć. Będzie połącz z Metamaskiem, połączycie się na świeżym portfelu, gdzie nie ma zagrożenia, gdzie mogą nawet skakować, bo nic tam nie macie i tak dalej, dlatego lepiej to robić na nowym portfelu. Co ta strona umożliwia? Ta strona umożliwia, jak widzicie, co godzinę odebranie darmowych pulsów na sieci testowej Pulse Chain. Ma to również działać już na tej sieci głównej Pulse Chaina, kiedy ta już się uruchomi. Odbywa się wtedy losowanie, jak tu widzicie, losowane są liczby, zależy z jakiego przedziału wylosuje Wam liczby, ten takie jakby maszyna losująca, tyle dostajecie pulsów. Ja losowanie jedno zrobiłem, wylosowałem z pierwszego przedziału, dostałem 16 pulsów, bo te 10 tysięcy jakby było na starcie, dla każdego to tu wejdzie. Strona przydatna, strona fajna, dla kogoś, kto nie brał udziału w poświęceniu na pulsa, na sieci Pulse Chain, które wystartowało na wakacjach i nie posiada na portfelu i nie przewiduje, że dostanie jakiekolwiek pulsy, które mogą być potrzebne do realizacji transakcji, to będzie mógł korzystać z tego kranika, kiedy już ruszy ta prawdziwa sieć. Bo na razie widzicie, to jest tylko beta, na razie nawet tych środków nie można wybierać, tych tutaj w rogu co są. Wejdźmy na withdraw. Oczywiście, kiedy dam, że chcę wybrać, to pojawia mi się informacja, że możliwość wybrania tych środków, czyli przelania ich sobie na Metamaska, pojawi się dopiero w sieci testowej V3. Obecnie mamy sieć testową V2 w sieci Pulse Chain. Oczywiście sprawa jest fajna. Takie kraniki są również na innych sieciach, na sieciach Ethereum, Bitcoin. I na jakie tam sieci nie znajdziecie, myślę, że wszędzie znajdziecie taki właśnie kranik. Free Ethereum, Free Tron, Free BTC i tak dalej, gdzie możecie co jakiś czas sobie wybrać jakieś śmieszne ilości Bitcoina czy coś. Ale każda z tych stron, jak również ta, którą Wam teraz pokazuję, ma swój duży minus. Po pierwsze, myślę, że jak ruszy ta sieć, główna sieć Pulse Chain, to tutaj do wybrania co dobę czy co godzinę będą śmieszne ilości pulsa. To będzie 0,03 ileś tam, ale na transakcję może wystarczy, jeśli będzie można wybierać dowolne ilości w każdej chwili, to fajnie.
Bo często te strony mają swoje limity, czyli musisz uzbierać jakąś ilość tych tokenów, żeby można było w ogóle je wybrać na swój portfel. To pierwsza wada. Może tak tutaj nie będzie, ale myślę, że tak będzie, bo tak przeważnie jest na takich stronach. Czyli musicie wybierać co najmniej, nie wiem, przez parę dni, przez tydzień, przez miesiąc, codziennie wchodzić i odbierać, żeby uzbierać tą ilość możliwą do wyboru, do wybrania na swój portfel. Druga sprawa. Jaki zysk mają twórcy tej strony, że opłacało im się w ogóle to robić, rozdawać te tokeny, że planują rozdawać te tokeny na sieci Pulsechain. Jaki z tego mają deal, że rozdają tokeny? A deal jest taki, że właśnie tych dwóch gości z sieci Pulsechain, ze stajni Richarda, dwóch gości właśnie zrobiło tą stronę i oni mają taki deal, że tu się znajdują po lewej stronie, jak widzicie, różne gry hazardowe. Czyli załóżmy, że wy tutaj wybierzecie te tokeny, nawet trafi wam się lepsza nagroda. A co tam? Zagram sobie loterkę, zagram sobie ruletkę i tak dalej. Może pomnożę. Włącza się tryb hazardzisty, czyli będziecie tu tracić swoje środki. Jeśli będziecie tu wchodzić tylko po to, żeby odebrać te tokeny i zamykacie stronę, fajnie. Podoba mi się ten pomysł. Tak planuję. Ale jeśli będziecie chcieli pobawić się w hazard, a może się uda, a może raz, do trzech razy sztuka i tak dalej. I te środki możecie wtedy tracić na tych grach hazardowych. Gorsza sprawa, jak wam się to spodoba i będziecie tu wpłacać swoje środki z MetaMaska, bo tu jest możliwość depozytu. I jeszcze ze swoimi środkami z MetaMaska będziecie grać w te gry hazardowe i tracić swoje środki z portfela. Więc ci goście pomyśleli sobie, nie? Okej, tu rozdamy im śmieszne ilości tych pulsów. Będą mogli sobie odebrać co godzinę czy co dobę. Ale i tak, i nawet jeśli te 20% tych ludzi, co tu będą odbierać te tokeny, będzie łatwo ulegać hazardowi, będą mieli do niego słabość i zacznie grać tutaj, to i tak będziemy na plusie. I tak będziemy na plusie, bo będą tracić na naszych hazardzie. Więc to jest druga strona medalu. Dla osób, które łatwo ulegają hazardowi, lubią ruletki, lubią loterie i tak dalej, to może być duże zagrożenie, mogą stracić tutaj swoje środki. Jeśli będziecie tu wchodzić i tylko odbierać te tokeny na sieci Pulsechain, spoko. Raz na dobę wchodzicie, zamykacie zakładkę, fajnie. Uzbieracie tyle, ile trzeba na minimum, żeby sobie wyciągnąć do portfela, super. Ale jeśli będziecie grać w loterię i te ruletki, może być nieciekawie, możecie stracić swoje środki. Wiem, że dużo ludzi ma z tym problem, nawet wśród moich znajomych znajdą się tacy, co lubieli grać na jednorękim bandycie czy na innych grach. I tak dalej. No niektórzy mają do tego słabość po prostu. I polecam film X Grosza, jest dłuższy, on tu dłużej opowiada, więcej tłumaczy, ostrzega, tak jak ja ostrzegam, żeby to na razie robić na tej sieci testowej, na nowym portfelu, bo te tokeny i tak znikną, bo są testowe, ale żebyście zrozumieli, o co kaman. Więc polecam jego kanał i czekamy na więcej informacji. Póki co wam podrzucę tą stronę, żebyście się tutaj mogli sami sprawdzić, o co tu kaman, żebyście sami mogli odebrać te swoje testowe tokeny stąd. I zobaczymy, jak temat się rozwinie. Myślę, że pomysł fajny dla tych, co nie mają tokenów nawet na transakcje. Nie mają pulsu na transakcje, będą mogli tu odebrać te nawet najmniejsze ilości na transakcje. Myślę, że fajna sprawa. 8 minut, myślę, że najkrótszy odcinek, chociaż wszystkie miały być krótkie. Tak więc do usłyszenia, pozdrawiam i miłej zabawy. Czekamy na start sieci Pulsechain. Yo!